Kolejny gorący temat, tym razem odcinek trzeci. Naszym gościem jest Mariusz Milewski, trener i zawodnik Legii Warszawa Futsal. Witamy Cię serdecznie. Hej. Witam, witam. Jak samopoczucie po awansie? No w porządku, no. No. Na razie to nie ma co się tutaj, że tak powiem, podniecać. Czekamy na to, aż się skończy Ekstraklasa i zobaczymy, co w nowym sezonie nas czeka. A było pite jak w starej Legii, kiedy Wojtek Kowalczyk grał? Nie, no aż tak to nie. Nie było możliwości aż tak pić. Troszkę się potańczyli, ale tak delikatnie, mówię. Bez szaleństw, bo ze względu na te obostrzenia nie można było. Poczekamy, aż troszkę poluzują i wtedy na pewno coś tam powalczymy jeszcze. Czas będzie na to. Słuchaj, wróćmy do samego początku. Skąd w ogóle się wziął pomysł Legia Futsal? To znaczy, w mojej głowie ten pomysł już był od dawna, tak? Ale niestety nie było możliwości tego zrealizować. Teraz się udało, osoby, które się zajęły tym projektem, są mocno też związane z Legią, z kibicami i dzięki temu udało im się to, że tak powiem, zrealizować, a ja tak naprawdę jestem tam osobą, która się, że tak powiem, podłączyła do tego projektu w pewnym momencie i zaczęła, że tak powiem, z nimi dalej działać. Czy cały projekt Legii Futsal jest projektem, który jest ciężko pociągnąć? To znaczy, mam tu na myśli, czy sama droga do Ekstraklasy była trudna? No nie, może aż tak trudno nie było. No tak naprawdę zrobiliśmy to 2 lata, więc takie minimum, jakie było, tak? Szybciej się... Znaczy, powiem tak, można było szybciej, tak? Bo mogliśmy w tej drugiej lidze nie grać. Mogliśmy zrobić tak, jak zrobił Widzew, czyli wziąć czyjeś miejsce, wykupić i grać od razu w pierwszej, ale my tak nie chcieliśmy. My chcieliśmy sobie spokojnie budować zespół przede wszystkim. I dlatego mieliśmy na to 2 lata. W tej drugiej lidze to było takie fajne przetarcie. Tym bardziej, że mamy większość chłopaków z dużego boiska i też musi się tego futsalu troszeczkę nauczyć i to nam dało właśnie ten handicap, że w tej pierwszej lidze już byliśmy troszkę ograni i łatwiej nam było po prostu w tej lidze grać. Uczciwie sportowo. Uczciwie sportowo też. No to też taka prawda. No. A słuchaj, a widzisz siebie nadal na parkiecie, czy już bardziej chcesz skoncentrować się na zarządzaniu drużyną? A od razu drugie pytanie, czy jeszcze coś w tej Legii robisz oprócz trenowania? To znaczy, no ja mam tam troszkę różnych funkcji, tak, bo też mam tą funkcję niby dyrektora sportowego, troszkę zajmuję się też transferami, teraz chcemy te grupy młodzieżowe od września ruszyć, też ja się tym zajmuję, także takich funkcji troszkę oprócz grania mam, tym bardziej, że trenerem jest Paweł Juchniewicz, ja jestem tak naprawdę jego asystentem, czyli troszkę go tam wspieram, jeśli chodzi o taktykę, takie taktyczne rzeczy, można powiedzieć, że się tym bardziej zajmuję, jakieś fragmenty i tak dalej. A resztę to robi Paweł, więc tutaj jakby moja rola jest trochę mniejsza, ale skupiam się tak na graniu i na pewno jeszcze chciałbym pograć. No wiadomo, zobaczymy, ile zdrowie pozwoli i trochę tych bramek jeszcze chciałbym strzelić, bo tam do 200 chyba brakuje mi ze 30 bramek, więc sobie taki cel postanowiłem, że chociaż te 200 bramek, żebym strzelił i wtedy mogę kończyć. No zobaczymy, no Krawca już nie dogonię, ale powalczę o tą 200, może mi się to uda. No rok, 2 lata, myślę, że może jeszcze pogram, chyba, że będzie zdrowie i będę dawał radę z tymi młodymi chłopakami, za nimi jeszcze biegać, więc może jak Mirek Miozga pogram jeszcze kilka ładnych lat. Dobra, to w takim razie teraz były pytania do Mariusza Milewskiego, zawodnika. Teraz pytanie do Mariusza Milewskiego, dyrektora sportowego. Jakie plany związane z Ekstraklasą w przyszłym roku? Czy raczej na spokojnie, czy jakieś ekstra transfery i walka od razu w pierwszym sezonie o medal? Czy Gatta wróci? No nie będziemy walczyć o medal, mogę wam powiedzieć od razu. Nie będą takie założenia. Założenie będzie na pewno w pierwszym roku, żeby się utrzymać, tak? Bo na pewno będzie to ciężki dla nas sezon. I ta Ekstraklasa jest teraz dość bardzo wyrównana. 5 zespołów będzie spadało z tego, co wiem, na nowy sezon, więc to łatwo nie będzie. Czy transfery? Transfery na pewno musimy zrobić. Oczywiście jest to podstawa, że chcielibyśmy. No ale też nasz budżet, taki jaki na ten moment będziemy mieli, no to nie pozwala nam na to, żeby zrobić transfery z takiej górnej półki. No będziemy szukać zawodników, zobaczymy, ja jakieś tam rozmowy prowadzę. Nie mogę jeszcze mówić z kim, bo jeszcze sezon trwa, więc też nie będę tego zdradzał, ale już kilka telefonów wykonałem, z chłopakami rozmawiałem. Zobaczymy, no. Jeśli chodzi o, czy z Gatty kogoś? No chciałbym kogoś z Gatty, tak, ale wiem, że Daniel jest tam wstępnie dogadany już z Widzewem, także jeśli chodzi o Daniela, to nie ma na pewno szans. Czy ktoś inny, no tam mówię, no rozmowy są, czekam, zobaczymy jak się sytuacja ułoży, też muszę zobaczyć kto spadnie z tej Ekstraklasy, żeby też wiedzieć, może jak mówię, jaki zespół spadnie, wtedy będzie łatwiej jakiegoś zawodnika, że tak powiem, wyciągnąć z jakiegoś klubu. No lekko nie jest, powiem szczerze, nawet gadałem z Rafałem Francem ostatnio na temat transferów, bo on ma taką też podobną funkcję
w Piaście, no i troszkę powiedział już z tej strony, bo już tam rok działa, jak to wygląda i no nie jest lekko i czasami też słuchając, ile zawodnicy zarabiają polscy, to powiem szczerze, rzeczywiście, że chyba tańsi są zawodnicy z zagranicy niż Polacy, no to niestety. Okej, okay. To dziękujemy za rozmowę, życzymy powodzenia w rozgrywkach i do zobaczenia na parkiecie. No widzimy się w Chojnicach, mam nadzieję, nie? Tak, jest. Oby. Dzięki bardzo. Dzięki bardzo. Dzięki wielkie, pozdrawiam. Powodzenia. Witamy w kolejnym odcinku Gorącego Tematu. Naszym gościem jest trener Górnika Polkowice Grzegorz Nowak. Witamy. Cześć. Witam jak, serdecznie wszystkich. Jak samopoczucie po awansie, który swoją drogą nie był łatwy w tym roku? No, w porządku, dziękuję. Pomału gdzieś tam już zaczynamy wracać trochę do normalności, tak? Bo świętowanie było huczne, prawda? Czekaliśmy dość sporo czasu na ten awans, bo 3 lata. W końcu udało się, mieliśmy swój czas teraz, żeby poświętować. Poświętowaliśmy i my jako kadra trenerska szkoleniowa zaczynamy pracę, przygotowanie do nowego sezonu. Zawsze u Was było wesoło, bo jeszcze za starych czasów, jak przyjeżdżaliśmy do Wieśka, zawsze dostawaliśmy kufle górnicze, więc chyba teraz, nie wiem, dostajecie, czy stare były wygrzebane i trochę świętowania chyba było. No było, no wszystko zostaje, te przyzwyczajenia takie zostają do świętowania, tak? I tak też było tym razem, no poświętowaliśmy i mówię, ale to już trzeba pomału gdzieś tam odstawiać na bok, myśleć o tym, co będzie, bo Ekstraklasa coraz bliżej. Jak wiadomo, życie Beniaminka w Ekstraklasie nie jest łatwym życiem. To już trzeci raz, tak, się odbudowaliście w Polkowicach, tak? Tak. Zaczynaliśmy od TPH, Kuprum i teraz przeszliśmy do Górnika. No i być może i lepiej, że pod skrzydłami gdzieś tam Polkowic jesteśmy bezpośrednio pod klubem jako sekcja, bo trochę bardziej to profesjonalne jest, tak? Nie ma już gdzieś tam takiej amatorskiego grania, tylko już idziemy w ten profesjonalizm. A teraz takie pytanie, jeszcze wracając do rozgrywek pierwszej ligi. Jak bardzo zespół z Polkowic bał się tego zespołu z Sośnicy Gliwice? Czy on mógł uprzykrzyć życie? Czy raczej to było wkalkulowane, spokojnie dogranie sezonu, mamy awans, jesteśmy pewni siebie, czy gdzieś tam z tyłu patrzyliście na plecy? Nie, no ja powiem tak, ja zawsze będę to powtarzał, dla nas to jest, znaczy ogólnie dla wszystkich, futsal to jest sportem widowiskowym, tak? My mając gdzieś tam 15 punktów, czy chyba 15 punktów przewagi po pierwszej rundzie, no trochę za łatwo to wszystko trochę poszło, tak? 10 zwycięstw, jeden remis po pierwszej rundzie, druga runda trochę się gorzej zaczęła. Tak jak powiedziałem, sport dla kibiców. Nie chcieliśmy awansować, teraz sobie zażartuję oczywiście, w piątej kolejce już, więc trzymaliśmy kibiców w niepewności do ostatniej. A jeżeli chodzi o Sośnicę, nie. My nie mieliśmy obaw przed żadnym przeciwnikiem, wręcz przeciwnie, z takimi drużynami jak Sośnica, Bochnia czy Nowiny grało nam się o wiele lepiej jak z tymi drużynami gdzieś tam niżej notowanymi. Mhm. Budżet jest? A jak jest, to transfery będą? Głośne? Jeżeli będą, to jakie? Nie. Jeszcze raz? Jeżeli będą, to jakie? Ale zacznijmy od budżetu, tak? No budżet jesteśmy gdzieś tam na chwilę obecną, ustalamy, tak? Siedzimy przy biurku, myślimy, co by zrobić, żeby dobrze było, żeby... Na kufle musi starczyć. Tam... Jeszcze raz? Na kufle musi starczyć. Tak. No. A co do transferów, nie chcemy gdzieś tam jakichś bardzo dużych roszad robić, chcemy bazować na tym, co mamy, delikatnie gdzieś tam być może wzmocnić się zawodnikami, którzy mają naprawdę przeszłość futsalową, którzy są dalej na tym parkiecie, w parkietach futsalowych funkcjonują na dość wysokim poziomie, ale to nie będzie całkowita wymiana drużyny. A Kamil Nowakowski? Taki bombardier od Was? Bombardier? Kamil Nowakowski przeszedł już chyba trzeci raz na sportową emeryturę, także nie. Z Kamilem już sobie porozmawialiśmy. Miał ochotę wrócić, tak, ale nie miałby na tyle czasu, żeby
w pełni się poświęcać tak, jak my to robiliśmy do tej pory, tak? Na każdym treningu gdzieś tam być, funkcjonować. Nie, nie, to już nie te lata, po prostu metryka. Mm-hmm. A jakie plany zespół z Polkowic ma na przyszły sezon w Ekstraklasie? Czy to będzie walka o medale, czy to będzie raczej środek tabeli, czy też walka o utrzymanie? Jak to widzi Beniaminka? Może ja powtórzę to, co mówiłem przed pierwszą ligą, tak? Przed startem pierwszej ligi. No, my nie celujemy, nie planujemy. My gramy z meczu na mecz, my chcemy, czy to będzie przyjeżdżał rekord, czy to będzie Clearex, czy ktokolwiek, jakakolwiek drużyna by nie przyjechała do nas, czy my do kogoś. My gramy z meczu na mecz i my indywidualnie przygotowujemy się pod każdy mecz, tak? Nie będziemy tutaj za daleko myśleć, bo to nie o to chodzi. No, tym bardziej w Ekstraklasie, bo wiadomo, jaki jest poziom różnica poziomów między Ekstraklasą a pierwszą ligą. Dlatego my będziemy to wszystko gdzieś tam planować z meczu na mecz i w każdym meczu będziemy walczyć o 3 punkty. W takim razie chyba wyczerpaliśmy już zasób tak. pytań. Także bardzo dziękujemy za poświęcenie nam czasu i życzymy powodzenia w przyszłym roku i samych zwycięstw. I do zobaczenia na parkiecie. Może ja powiem tak, do samych zwycięstw nie dziękuję, niech się spełnia, ale resztę dziękuję bardzo za spotkanie. Dobra, w takim razie wielkie dzięki i do zobaczenia. Dzięki, na razie, trzymajcie się panowie.